Dzień dobry, Małgorzata Halber, Rane Kakao. Za chwilę porozmawiamy z Anią i z Januszem, którzy będą mówili o tym, w jaki sposób można skustomizować, trudne, okropne słowo, kurtkę oraz spodnie Lewisa w sklepach w całej Polsce. Rock Radio. W naszym studiu są goście, Ania Opończewska i Janusz Sawaj z Alligancy. Dzień dobry. Dzień dobry. Od jakiegoś czasu Rock Radio współpracuje przy projekcie Informal Sounds. W dużym skrócie chodzi o to, że artyści występują ze swoimi numerami w wyjątkowych miejscach. Na przykład Curly Heads grali na dachu domu braci Jabłkowskich. Wykonawcy, którzy biorą udział w tym projekcie, to są Curly Heads, Tymon Tymański, Mela Koteluk, Natalia Przybysz, Kasia Stankiewicz, Paulina Przybysz z projektem Rita Pax oraz debiutujący zespół Terrific Sunday. Ale w tym wszystkim jeszcze chodzi o odzież, ponieważ wykonawcy ci występują w bardzo specjalnej odzieży. O co chodzi z tą odzieżą? No jako, że Lewis jest naszym partnerem strategicznym, więc jakby wszyscy wykonawcy ubrani są w Lewisa, a nie zwykłego Lewisa. Ten Lewis jest totalnie przerobiony. Jest kustomizowany, specjalnie wymyślony, akurat pod wykonawców. Pod wykonawców szła taka historia, że żeśmy się dogadywali, rozmawialiśmy z nimi, co by chcieli, jak można im przygotować ich ulubioną, najfajniejszą kurtkę, w której chcieliby się pokazać. Dla Curly Heads powstał projekt oblewany specjalnie czarnym silikonem. Wygląda całkiem nieźle i bardzo fajnie się prezentuje, co zresztą już na klipie pewnie wy i słuchacze radia mogliście zobaczyć. Dla Tymka Tymańskiego powstała kurtka taka trochę szatańska, diabelska, żeśmy tutaj też rozmawiali, co by Tymon chciał, w czym by się fajnie czuł. Na czarną trackerkę zostały naszyte panele skórzane. Mela Koteluk ma w ogóle wariację zrobioną na temat, bo ma z kurtki trackerki wypruty tylko kołnierz i takie tutaj fragmenty przykieszeniowe i do tego, z tego powstała sukienka. Dla Rity Pax, dla Pauliny Przybysz i dla zespołu powstały kurtki z takim elementem z ostatniej płyty takiego samolocika papierowego, więc są specjalnie naklejone, wycinane z materiału kolorowe fragmenty, które właśnie tworzą taki samolocik.